wszystkiego dobrego, idąc za, tropem Olgi Tokarczuk, wszystkim wysyłałem życzenia, 2020 czułości, więc i Państwu tego życzę w jedną i w drugą stronę, żebyście Państwo też byli źródłem czułości i też odbierali czułość. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, spotkaliśmy się w grudniu z panią Bożeną Głażewską, z panią Anną Gospodarczyk, z panem Arkadiuszem Walczakiem i ustaliliśmy około 50 wydarzeń chyba w tym roku związanych z edukacją. I no myślę, że ten rok będzie obfity w różne wydarzenia i rzeczywiście staraliśmy się stworzyć taką paletę wydarzeń dla nauczycieli z różnych przedmiotów, żeby był balans i żebyśmy nie tylko pokazywali filmy biograficzne, albo filmy historyczne, albo filmy związane z literaturą, ale żeby były też z innymi dziedzinami. Mam nadzieję, że Państwo to jakoś zauważycie i docenicie. Dzisiaj pokazujemy pana T. Jeśli Państwo będziecie tak uprzejmi, to proszę zostać na rozmowie, dlatego że niełatwo było zaprosić twórców. A myślę, że mamy, jak sprawdziłem, chyba więcej jest gwiazd niż na festiwalu w Gdyni, na konferencji. I trochę znowu Państwo słyszycie mój smutny głos, ale znowu się zgłosiło 120 nauczycieli na sali. Jest 40. Więc nie wiem, co mam powiedzieć. No, nie wiem, jak nauczycieli prosić, żeby nie pisali godzinę przed, że nie będą. Nie wiem, jak Państwa prosić. Druga prośba taka organizacyjna. Jeśli Państwo zapisujecie się, sprawdzajcie, czy na pewno piszecie dobrze maile, bo potem muszę pisać SMS-y, czy to Państwo się zapisaliście, czy to jest właściwy mail. Potem ja się gubię, czy to jest na pewno ten film, czy to wydarzenie, bo tego jest bardzo dużo i zaczyna się robić dużo. Zapisujcie się Państwo też na grupy. Proszę mi ułatwić jakby pracę. Trzecia rzecz. Prosiłem uczniów i nauczycieli, opiekunów, żeby siedzieli z przodu. Państwo siedzicie z tyłu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Są 4 rezerwacje położone dla aktorów. Siadacie Państwo na rezerwację. Nie wiem, jak Państwa prosić, żebyście pomogli w organizacji wydarzeń. Nie, ale to proszę już nie ten. Tylko po prostu Paweł Wilczak chce przyjść i dlatego zatrzymałem te 4 miejsca. Już pisze Artur Wolski, rezerwacja. Już ja mogę siedzieć na schodach, ale jakoś, żeby pomóc mi w tej organizacji. Jeszcze raz Państwu mówię, że wszyscy, którzy tu przychodzą, nie biorą pieniędzy. Płacą za przejazd. Więc zróbmy dla nich tak, żeby oni też się dobrze poczuli. W tym miesiącu jeszcze mamy 2 fajne chyba wydarzenia. To będzie na pewno Oficer i Szpieg, wspaniały film. Udało nam się zdobyć kopię. Myślę, że będzie fajne wprowadzenie pana redaktora Szuchty, więc ja też coś powiem o tym filmie, więc myślę, że Państwu sprawimy dużą, dużą przyjemność. A potem jeszcze Proxima. Ja obejrzałem ten film w święta i jestem zachwycony tym filmem, więc myślę, że Państwo też powinniście zobaczyć ten film. Już te 2 wydarzenia są na stronie, można zapisywać się. Ale już dzisiaj wszystko jest, więc proszę korzystać. I już są urodziny profesora Bartoszewskiego, tam to wydarzenie jest wieczorem, ale też można zapisać grupy uczniów, bo myślę, że zestaw ludzi, profesorów, doktorów, którzy będą mówić o wybaczeniu i pojednaniu jest wyjątkowy, więc proszę skorzystać z tych rzeczy. Też jak Państwo będziecie siadać na przykład w tej sali, to też proponuję, żeby siadać bardziej w lewo, bo w każdy, kto dosiada się, już może dosiąść się. Taki pragmatyzm, jak w kościele. Nie trzeba zawsze siadać po zewnętrznej. Czasami trzeba się posunąć troszeczkę. O. To chyba tyle z tych ogłoszeń. I 5 lutego, to jest informacja z dzisiaj, będziemy pokazywać film Skłodowska, więc myślę, że to też się Państwu spodoba, bo to zupełnie inaczej zrobiony film. To chyba tyle z tych ogłoszeń. Jak Państwo będą mogli zabrać głos, to proszę bardzo, będzie mikrofon, będziemy podawać, żeby też Państwa aktywizować do rozmowy. Ja się uparłem przy panu T. Widziałem ten film w Gdyni. Szalenie mi się ten film podobał.
poprosiłem wyjątkowo też dwie klasy, żeby były na tym filmie, dlatego że próbowano udowodnić mi, że młodzież nie zrozumie tego filmu. Myślę, że dawno, o latach 50. nie było tak dobrze zrobionego filmu. Jest szkoła Pawlikowskiego i Krzyształowicy. Czy będziecie Państwo mogli skonfrontować te dwa sposoby opowiadania historii? Więc jeśli Państwo będą mogli, to naprawdę mamy zestaw tutaj gości. Jeśli Państwo będą mogli zabrać jakieś pytania, zabrać głos albo zadać pytania, to do tego zachęcam. Ja sam zresztą dzisiaj będę oglądał trzeci raz ten film. Ten film w tamtym roku sprawił mi dużo przyjemności i chyba to było widać po entuzjazmie, skoro zadzwoniłem do wszystkich i mówiłem w Gdyni też, że ten film jest wspaniały. Zresztą to nie mogę mówić tego przy Pawle Wilczaku, on wczoraj wrócił ze Stanów i powiedział, że postara się być dzisiaj, więc myślę, że będziemy mieli fajną przygodę i fajną rozmowę. Więc zostańcie Państwo na rozmowie, a teraz życzę dobrych emocji podczas oglądania pana T. Rybku, czy są twórcy? Zatem z ogłoszeń, proszę Państwa, jeśli ktoś będzie chciał plakat, który jest wyśmienity, to one będą tutaj leżały po prawej stronie i będzie można, jeśli Pan operator mógłby mikrofon poprawić, i można będzie prosić o podpisy ze mną. Pani S.
Proszę Państwa, jeśli myślicie, że się zgodzę na takie oklaski, to nie. Marysia Sobocińska. Magdalena Biedrzycka. Magdalena Pipon. Paweł Milczak. Sebastian Stankiewicz. I czekamy na Roberta Czesaka, jeśli wyjdzie, to przywitamy go gromkimi oklaskami. Proszę Państwa, nie ma przyjemniejszej rzeczy, jak poprowadzić spotkanie po świetnym filmie. Ja dzisiaj go oglądałem trzeci raz i za każdym razem czuję się przeszczęśliwy, że mogę go oglądać. I gdybym myślałem, rola prowadzącego zawsze jest taka znośna i nieznośna, że musi być elokwentny, błyskotliwy, miły dla twórców. Łącznikiem? Nie, Pawle, nie sprowokujesz mnie dzisiaj do tego. Dzisiaj będę najłagodniejszy. I wydawało, i dobrze, gdyby spuentował to jakimś ładnym zdaniem. I wydaje mi się, że to będzie właściwe, może będzie właściwe. Będę mówił to w imieniu trochę Państwa. Państwo też będziecie mogli zająć stanowisko. Mianowicie ten film jest o Kitiur. Taki szyty na miarę, pod każdym względem. Tak. Sebastian, pamiętaj, że jak się zaczynasz, to ci odda. To pierwsze wrażenie, które, i taki pomysł, który chciałem użyć, takie sformułowanie krawieckie, ale myślę, że oddające charakter tego filmu. Ale nim, proszę Państwa, zaczniemy może to spotkanie, to chcę powiedzieć, że naprzeciwko Państwa siedzą najlepsi nauczyciele w Warszawie, niezwykli uczniowie, też jest grupa, pomachajcie do nas, gdzie są młodzi ludzie tutaj. A gdzie? Góra i dół, a środek? Nie, środek ciało pedagogiczne. Ciało, a po środku ciało. Twórcy, młodzież, a po środku ciało. No i zaczyna być ciekawie. Nim, proszę Państwa, jeszcze zacznę to spotkanie, bo pytam się właśnie o młodych, o starszych, to dzisiaj muszę Państwu zdradzić. On sam nie wie, może zapomniał, ja też czasami zapominam. Dzisiaj Sebastiana Stankiewicza są urodziny. Dziękuję Państwu bardzo. To bardzo miło, że mogę spędzić urodziny w tak zacnym gronie. Naprawdę. 100 lat. Tak staraliśmy się. Ja nie lubię 100 lat, proszę Państwa, nie śpiewajmy. Niech on tam żyje i 200 lat, ale mam niespodziankę od nas wszystkich. Mam taki pomysł. Puszczę tę książkę. To jest historia, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Tomasz Lipsa. 3 tygodnie temu był u nas gościem. Miałem przyjemność prowadzenia spotkania z nim. Co prawda spóźnił się o jeden dzień, ale to nic. Myśmy czekali dobę. I to będzie prezent, pod którym wszyscy się podpiszemy. To znaczy, jak Państwo napiszecie imię, nazwisko, adres, PESEL, numer konta, to Sebastian to wszystko przyjmie. Tak, żebyśmy tylko 45 minut zdążyli, więc podpisujcie się Państwo sprawnie, podawajcie sobie długopisy i na koniec dajcie jedną stronę dla Pawła Wilczaka, bo na pewno ma dużo do wpisania. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz, że przyszliście, a teraz porozmawiamy trochę o filmie, ale też o takim charakterze tego filmu, który wydaje mi się, że jest doskonały, żeby pokazać go w szkołach najpierw nauczycielom, a potem uczniom. Chociaż dyskutowano ze mną i dystrybutor mówił, że nie za bardzo, że może nie do końca. Że może jest zbyt ostry, może sceny są zbyt śmiałe i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje staremu Belfrowi, że tam jest wszystko w balansie, wszystko jest w jakimś właściwym sobie porządku. I takim intelektualnym, emocjonalnym, sensytywnym, tak bym powiedział, żeby nie używać, seksualnym. Może zaczniemy od butów. Ale ściągnąć? Sprawdźmy. Buty to jest... Od butów znowu. Ja w ogóle nie wiem, że znowu, bo ja wiem, że był u nas spotkanie. Ja wiem, że był jakiś temat butów, ale
kiedy patrzyłem na film, to przypomniała mi się myśl Kołakowskiego, który mówi, że inteligenta poznać po butach. Więc ja muszę Państwu wyjaśnić, o co chodzi. Po prostu kostiumy w tym filmie zaczęliśmy z reżyserem od butu. Oprócz tego, że rozmawiałam z nim na temat tych kostiumów przez 12 miesięcy, to wyłaniałaś taki pomysł, że będziemy określać naszych bohaterów za pomocą butu. I rzeczywiście zostało w to włożone dużo wysiłku, wymyślone zostały te buty. Po czym, jak je widać dwa razy w filmie, to jest maks, bym powiedziała, więc tak się kończą takie pomysły, jak się nazywa taki pomysł, co z góry coś zakłada, słowo mi uciekło. A priori. Tak, jeżeli coś się zakłada a priori, to później to na pewno nigdy nie wychodzi, więc tutaj właśnie o to chodziło z tymi butami, chociaż czasami tam gdzieś mignął. Tak, no bo to jest opozycja, prawda, zabłoconych kaloszy, które towarzyszą panu Teza oknem jego pokoju, zbite z wyczyszczonymi półbutami, zawsze nienagannymi naszego bohatera. No to taki, można przyjąć, że to taki symboliczna zagrywka, ale tam naprawdę każdy miał wymyślone buty. Iruś miał buty z krokodyla na przykład. I raz kładzie nogę na krześle, ale niestety światło jest takie przydymione w tym wnętrzu i nie widać tego krokodyla. Tylko ja wiem to, że one są krokodyle. Dziękuję. Ale są też tenisówki. No, tak. Są tenisówki. Nie, no słuchajcie, każda para była obgadana. Każda para, już nie mówiąc o każdym guziku w tych kostiumach. My zaczynamy trochę od kostiumów. Przepraszam, proszę się nie gniewać, aktorzy są bardzo ważni, ale... Ten film tworzy scenografia i kostiumy. Zaraz będziemy mówić o waszych postaciach, ale to fajne jest, brzydko przy nauczycielach mówić, to... Tak, mogę mówić? Tak, chciałem jakieś zastępcze słowo, a priori. To miłe, to historyczne, budować, odbudowywać tamte czasy scenografią, kostiumami? To jest łatwe czy trudne? Ja może jednak dam Madzi mikrofon. No, ogromną pracę to wykonałam. Tak. Znaczy to tak, to jest bardzo miłe. W założeniu jest bardzo miłe, w realizacji czasem bywa bardzo miłe, aczkolwiek no w dzisiejszych czasach troszeczkę kłopotliwe, ponieważ tych miejsc już nie ma. W związku z tym trzeba je nawymyślać sobie w głowie, jak one powinny wyglądać, a potem no z takich drobniutkich kawałeczków, tak pół obiektu tu, pół obiektu tam, poszywane, na pewno wielką, wielką rolę w dzisiejszych czasach spełnia postprodukcja, już po nakręceniu zdjęć, ta komputerowa, te wszystkie fantastyczne programy, które pozwalają mnóstwo rzeczy uporządkować, uzupełnić i tak dalej. No akurat w tym naszym filmie, o którym mówimy teraz, to miało wielkie, wielkie znaczenie i właściwie chyba po raz pierwszy ja się spotkałam w polskim kinie z tak fantastyczną pracą osób, które właśnie porządkowały ten cały materiał i nadawały mu ten wygląd tego wszystkiego, co było kiedyś wizualnie. Znaczy dorabiały ten świat, którego nam brakło w realu, który gdzieś tam no, musieliśmy sobie na razie tylko wyobrazić, wymyśleć, postawić green screeny, a to trzeba było potem dorysować. I akurat uważam, że było to fantastycznie zrobione. Oczywiście jakąś tam, my, scenografowie tego filmu, braliśmy w tym udział, w zasadzie pomysły, reżyser, wiadomo, operator też, ale praca, jaka została wykonana przez tę firmę, no to jest po prostu coś niewykonane. Ja, jeżeli mogę się wstrzelić, chciałem powiedzieć, że tych green screenów, czyli to są takie, nie wiem, czy Państwo się orientują, to są takie tła, na które się potem nakłada scenografię w różny sposób, czy analogowy kiedyś, czy teraz cyfrowy, nieważne, się udaje pewną rzeczywistość. Ja chciałem powiedzieć, że Magda wyczarowała taką rzeczywistość, gdzie tych green screenów przede wszystkim nie było trzeba używać, moim skromnym zdaniem.
I najważniejsze jest to, że wchodziliśmy w pewną scenografię, w pewną rzeczywistość i ona była autentyczna, ona była wyciągnięta z tamtych czasów. To było fenomenalne, dlatego że jak człowiek wchodzi w takie coś, to od razu lepiej mu się pracuje, no bo ja nie lubię słowa, używać słowa grać, ale słowa grać. Natomiast się o wiele lepiej pracuje i była taka sekwencja cała, która niestety wypadła, tego baru, pamiętacie przecież, gdzie bar był zrobiony po prostu idealnie, tak jakbyśmy weszli, jakbyśmy się cofnęli w lata 50. Niestety nie ma tego w filmie. Ja bardzo tego żałuję, no ale reżyser podjął taką decyzję, że to było po prostu no niepotrzebne w tej historii. Natomiast ja bardzo żałuję, bo tam scenograficznie to był oczywiście majstersztyk. Ja już pomijam te wszystkie rzeczy, które Państwo mogliście zobaczyć jakby na ekranie. Natomiast tego baru strasznie mi szkoda. Ja chciałem właśnie też do tego nawiązać akurat, bo pamiętam jak, bo to było kręcone w restauracji Dzik, którą po prostu, znam i w której byłem nie raz. No i to jest niewiarygodne, naprawdę, ja tego też nie zapomnę, jak się wchodzi do restauracji, którą się zna i widzi się zupełnie inny świat. Normalnie czas inny też, to właśnie to jest piękne, że ci państwo i cała ekipa zaproponowała nam wszystkim też aktorom wejście do świata. To nie było wejście do scenografii. To nie było wejście jakby do tego, że przychodzisz i ktoś mówi, dobra, to tutaj słuchaj, tu masz ten kostium, zobacz, czy ci pasuje. Tam, dobra, to zmieńcie mu koszulę, bo ona widzę nie pasuje trochę, bo jest za mała. To było wszystko dopracowane. To było tak dopracowane, że po prostu takie rzeczy naprawdę, jak tu pani powiedziały, rzadko się zdarzają niestety w polskim kinie, a powinny się zdarzać więcej. Bo jak popatrzymy na kino amerykańskie szczególnie, to tam są właśnie są stworzone światy. I po prostu każdy reżyser proponuje swój świat i cała ekipa tak naprawdę pracuje na ten jego świat. I potem mamy nawet każdy szczegół dopracowany, który nie do końca jest pokazany, ale tak jak mówię, a starsi aktorzy szczególnie mówią, że zaczynają budować rolę od butów. Od tego, jaką ma postać buty. Czasami chcą wcześniej te buty, żeby można było w nich pochodzić, poczuć się. I to jest właśnie taka praca od podstaw, gdzie potem ten świat wygląda bardzo realnie i prawdziwie. Bo ja ostatnio mam też takie swoje stwierdzenie, że często w polskim kinie, jak gramy jakieś... teraz jest już więcej tego kina takiego trochę historycznego i jakieś takie, powiedzmy, lata 60., 70., i to zawsze jest trochę tak zwana stylizacja, że my tu damy sobie wąsa, zapuścimy baki tutaj i już będziemy grać jakiegoś kolesia z lat 70. A to nie o to chodzi, nie? Bo ludzie się nie zmieniają, emocje się nie zmieniają przez lata, prawda? Zmieniają się czasy, zmienia się trochę scenografia i zmieniają się trochę kostiumy. Ale chodzi o to, żeby to wszystko było prawdziwe, żebyśmy oglądając ten film czuli, że jesteśmy po prostu w tamtych latach, że to nie jest jakaś stylizacja. I to po prostu tutaj się wydarzyło. Kropka. Sebastian Barcelona, uważam to spotkanie już za udane. Sebastian Stankiewicz. Tak, pani Marta, oczywiście. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że no, myślę sobie, znaczy tak czuję, że naszym obowiązkiem jest, znaczy mojego zawodu, no, stwarzać wiarygodny, prawdopodobny świat, który jest tłem do tego, co potem muszą wykonać aktorzy. Ale to jest tak chyba i dla nas nauczycieli, bo ja też uczę, jest jednak ważne, żeby sięgać do źródeł. I ten film stworzony w 2019 roku jest jednak, może być filmem źródłowym. To znaczy siadamy rzeczywiście i przenosimy się w tamte czasy. Ja nawet przed spotkaniem tutaj z Państwem, przed projekcją powiedziałem, że mamy dwie propozycje tamtych czasów, mianowicie film Pawlikowskiego i mamy Państwa film, który opowiada o tamtych czasach.
tekstach i możemy jakby się uzupełniać i spróbować opowiedzieć. A nie ma nic lepszego, jak spróbować pokazać film taki właśnie SOTE, być może bez komentarza, żeby młodzież zostawić z tym filmem, niech oni sami odnajdują ślady. Być może to jest jakiś rodzaj ryzyka. To jest trochę tak, jak ja próbuję opowiadać o wojnie, i otwieram Janko i czytam po prostu Janko. Ja chcę opowiedzieć o Przemyku, to być może nie nadbudowuję swoją opowieścią, tylko otwieram Łazarkiewicza i czytam Łazarkiewicza po prostu. Jeśli chciałbym opowiedzieć o tamtych czasach i szukaniu wolności, bo przecież o tym mówi, że może scenografia się zmienia, ale ludzkie relacje nie, może człowiek sam się nie zmienia, nawet na pewno się nie zmienia, jego antropologia się nie zmienia, jego poszukiwanie wolności, jego poszukiwanie prawdy. To być może warto tylko puścić ten film, puścić też brzydko, pokazać ten film i zostawić tę młodzież. Ja byłbym ciekawy, bo właściwie Państwo jesteście pierwszymi widzami, mówię o nauczycielach, jednymi z pierwszych, ale tutaj jest też młodzież. Jestem ciekaw, na ile, ja nie lubię tego pytania, na ile zrozumieliście, bo co to znaczy zrozumieliście? Znaczy, że zrozumieliście tak jak ja, czy, bo to byłoby mniej więcej tak jak ta rozmowa w tej restauracji, nie w restauracji, tam jest rozmowa o młodzieży. Czy chcemy, żeby młodzież, to jest z Kazimierzem, rozmowa w jego domu. Czy chcemy zrozumieć młodzież, czy chcemy, żeby oni korzystali z tego, jak my rozumiemy, żeby oni tak myśleli jak my. Więc być może warto byłoby posłuchać, co młodzież ma do powiedzenia i co chciałaby powiedzieć i co zauważyła, bo być może zupełnie coś innego niż my i nawet jestem o tym święcie przekonany. Na przykład romans nauczyciela z uczennicą, ale ja patrzę też zupełnie inaczej, dlatego że nauczyciel jest dość wymagający. To on musi mieć przekonanie, że spotyka się w słusznej sprawie, a słuszną sprawą jest zawsze literatura. Też na L, jak love. Natomiast Pawle, próbuję jakoś sprawnie przejść do waszych ról. Zastanawia mnie, ja bardzo nie lubię, byłem na jednej z pierwszych spotkań, chyba nawet nie pokazywano film, tylko w kinotece, kiedy rozmawiano z tobą po trailerze chyba, jako zapowiedź. Ja bardzo nie lubię takich prowadzeń, wreszcie wróciłeś, co wróciłeś? Na szczęście może nie grałeś, że poczekałeś chwilę. Ja nie uważam, że artyści... To zresztą tak jak nauczyciele nie powinni zawsze całe życie uczyć. W ogóle my nie powinniśmy robić wszystkiego w taki sposób powtarzalny i tak dalej. To się nie odnosi do ciebie, ale bardzo nie lubiłem tych, nie podoba mi się te sformułowania i cieszę się, że ten płodozmian jest taki różny i że pojawiasz się w Panu Te, bo jesteś wymarzonym literatem z lat 50. Cokolwiek to znaczy, bo rzeczywiście patrzę się na ciebie pysznie, jesteś prawdziwy w tym, co robisz, a bardzo przekonujący, nie można oderwać od ciebie i szkoda, że jestem mężczyzną i to ci mówię, no ale mówię jako widz. Natomiast, i bardzo mnie interesuje ta postać i gdybym był młodą osobą, to nagle chciałbym sięgnąć do źródła tego archetypu, który grasz, albo archetypów. I zmierzam do tego, żeby zapytać się, z jakich źródeł korzystałeś, nabudowując sobie tę postać. Bo na pewno się przygotowywałeś do tego. Przecież nie wyszedłeś sobie, wziąłeś scenariusz i mówisz, no to tak sobie zagram. Tylko... No dokładnie tak było. Tak? Tak a priori? Mówiąc poważnie. Sytuacja była przede wszystkim, jak powiedziałeś i jak to faktycznie było, ja nigdzie nie wyjechałem, zawsze byłem w zasięgu ręki i tak dalej. Tu wielki ukłon do Marcina, reżysera, który stwierdził, że jest ktoś taki jak ja i który jest gdzieś kojarzony z takim, a nie innym wizerunkiem czy pracą, nie wiem, przeszłością i stwierdził, że można to złamać.
Dla mnie to są najfajniejsze takie wydarzenia, dlatego że to daje poczucie przekroczenia pewnej bariery. To jest zawsze, ja w ogóle uważam, że ja nic oczywiście nie wiem na temat aktorstwa, natomiast wyobrażam sobie, że ta praca polega na pokonywaniu przeszkód. Zawsze tak do tego podchodziłem. Czyli czy to jest rola taka czy siaka, to przeszkodą jest albo jakiś problem, albo jakaś ułomność fizyczna, psychiczna. Zawsze to musi być przeszkoda. Przepraszam, jeżeli tej przeszkody nie ma, to znaczy, że jest kicha, to znaczy, że nie, to jest źle napisane, bo jeżeli nie ma, jak ja to zawsze nazywam, niewygody w pracy, to jest wszystko takie letnie, to jest wszystko takie kiepskie, moim skromnym zdaniem, rzecz jasna, bo ktoś inny może zupełnie co innego na ten temat uważać. Natomiast dla mnie o tyle, wiecie Państwo, wiesz, jest, dla mnie było o tyle fajne to, dlatego że ja chciałem jakby zapomnieć o sobie, czyli było to o tyle łatwiejsze. Ja nie wiem, w którym kierunku by to poszło tak naprawdę. To była moja propozycja w stosunku do Marcina, że to będzie właśnie takie wyrysowane. Ja zawsze wychodzę, czy w większości pracy wychodziłem właśnie od jak ten ktoś wygląda dokładnie, jakie ma buty, jaką jest taką siluetką i wtedy dopiero jakby zapełniam tą taką, nie wiem jak to nazwać, no, rysunek, postać, bryłę, nie wiem. I też tak się stało, ponieważ bardzo chciałem, przepraszam, ze wszystkich sił, jak powiadam, odciąć się od tego, co było. Dlatego byłem tak zdeterminowany w tym, żeby mnie nie było po prostu. Żeby doprowadzić taki minimalizm do największego z możliwych przekazów. Jak powiadam, zawsze dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje w głowie. I jeżeli z głowy przez oko przechodzi do widza jakaś myśl, to znaczy, że się udało. Natomiast no, próby i sposoby dojścia do tak zwanego widza są różne. Ja jestem zwolennikiem mniej znaczy więcej kropka. Czyli na nie to powiedzenie półtonach trochę pasowałeś. Ja wiesz co, nie wiem nawet co to są półtony, ale jeżeli tak uważasz, to okej. Dobrze. Towarzyszy ci Sebastian. Sebastian gra Filaka i tam się uzupełniacie. Gracie ze sobą. Jak ty przygotowałeś tę rolę Sebastian? Ja pamiętam w trakcie zdjęć, że spotkaliśmy się w któryś tam z niedziel, prawda? I ty tak opowiadajesz o takich dużych emocjach, wiesz, jak to się gra, jakie to będzie, jakie to jest mięso, jak to ludzie będą przeżywać. Mam dobrą wiadomość dla was. 72 tysiące ludzi już obejrzało ten film. To jest bardzo dużo. Pamiętajcie, że był Boże Narodzenie i Sylwester właściwie. Ludzie w Polsce nie chodzą do kina, więc myśmy pobili w kinie Atlantik Gwiezdne Wojny, chciałem powiedzieć, w oglądaniu. Ale to rokuje i to ten film będzie miał długie nogi. Bo przeżywałeś to mocno, to było dla ciebie, to też była dla ciebie ważna rola. Trudna rola przecież. Tak, to my się tutaj z Pawłem, myślę, właśnie uzupełniamy w tych rolach. Póki co. I mi się wydaje, że zapoznaliśmy się trochę i no faktycznie, tak jak mówisz, ja jestem tym, który się jara. Paweł jest człowiekiem, który trochę, mogę skromnym zdaniem zrobić, jest wystudzony, bo on trochę więcej przeżył ja też. Ja bardzo lubię u Pawła tą dosiebność, no, ja ją bardzo cenię. Tak. I jakby... Dlatego ja na przykład, przepraszam, rozmawiałem z Bartkiem Topą, który jest moim sąsiadem. Więc powiedziałem, że że jesteś wymarzonym panem takiej postaci, bo jesteś rzeczywiście dosiedny. No nie jesteś ekscentryczną postacią według naszego... Zależy no tak, ale to nie słyszałem takiego. Dosiedny, ale to było moje sformułowanie i Bartek powiedział, że to bardzo dobre sformułowanie. Dlatego to na ekranie jestem tak widać. Jestem zdystansowany w zasadzie tak do życia. Jakby... Tutaj, jeśli chodzi o te postaci, to
to tak najprościej można powiedzieć, ja to tak traktuję, że filak to jest serce, a pantę to jest rozum. I jakby to, co jego blokuje, to jest właśnie głowa, którą ma zresztą niesamowitą, no bo to jest też film o głowie pana T, o jego wyobraźni. A filak to jest prosty człowiek, prosty chłopak ze wsi, który przyjeżdża do Warszawy, tak jak ja przyjechałem z Głogowa do Warszawy za marzeniami, to wszystko się jakby, jeśli chodzi o takie rzeczy bliskie mnie w tej roli, to jest to. Na pewno druga rzecz, jaka jest bliska, to, że można powiedzieć, że jak spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać po prostu tak ze sobą, to Paweł jest dla mnie jakimś tak, to jest, prawda, spotkanie jakby jak mistrza z uczniem. Tak. I to też gdzieś jakby ja siedziałem i słuchałem Pawła, Paweł opowiadał. Ale nie, chodzi mi o... Nie, no naprawdę, ale taka też jest relacja. Taka jest relacja, więc ja po prostu... Ja też czerpałem z tej właśnie relacji, bo ja... No jak nie mam czasami nic do powiedzenia, to wolę trochę posłuchać, nie? Więc... A czasami jest tak, że przy niektórych osobach należałoby więcej słuchać niż mówić. Więc no, po pierwsze było coś takiego, że dziękuję bardzo, że to o nauczycieli właśnie uczniowie. Pamiętajcie, macie tak robić. No. Ale też chodzi o to, że Marcinowi chodziło chyba o to, żeby na tych zdjęciach próbnych chodziło też o pewną chemię, która po prostu czasami pojawia się na ekranie i jest bardzo ważna. I my tutaj chyba tą jakąś chemię taką, jaka ona była potrzebna, jakby złapaliśmy. Ale ja bardzo cenię też to właśnie, że jesteśmy różnymi ludźmi. I to jest też fajne, bo ja tak czasami słucham Pawła i mówię, może ja tak powinienem jak trochę ja ten, jak ja bym chciał być taki trochę jak on, ale nie jestem taki, ale nie mogę się upodobnić do niego. Bo to by było, już mam tą taką świadomość, że myślę, nie, no, I am what I am, nie, prawda? Każdy jakiś jest, dlatego się spotykamy, dlatego jesteśmy różni i dlatego w większości filmowych duetów jest Don Quixote i Sancho Panza, nie? I jakby kokietujesz trochę Sebastian. Don Juan i z Ganarelle, Flip i Flap, to jest opozycje, prawda. To jest normalne. To jest prawda, tak jest. Ja myślę, że absolutnie robimy w sztuce jarmarcznej i nic się nie zmieniło, to znaczy jest jeden wysoki, drugi niski, jeden chudy, drugi gruby, jeden głupi, drugi mądry, kto ukradł pieniądze, a kto kogo goni. Na tym polega kino. Moim skromnym zdaniem to jest baza. To jest jarmark, to jest żonglowanie maczugami, to jest zainteresowanie czy to światem Gwiezdnych Wojen, Pana T, w pustyni i w puszczy, etc., etc. Natomiast zawsze muszą być absolutnie ustalone reguły. Kto komu ukradł pieniądze i dlaczego go goni. Tak. Musi to być jasne, bo inaczej się pogubimy. I najlepiej tak zwany gral. I moim zdaniem też najlepiej po prostu ostatnio, jak sobie pomyślałem, faktycznie sprzedaje się tragedia antyczna i w sumie można powiedzieć to, co napisał Szekspir w większości, prawda? I po drugie jeszcze archetypiczność, czyli po prostu pewne archetypy, które zawsze jakby są się odnoszą, są uniwersalne i się odnoszą, są zapisane w naszych genach, bo ja myślę, że to jest w ogóle, to z tego wyszło opowiadanie, to jest storytelling, czyli po prostu jeden facet siedział i kilku siedziało obok, on był ten starszy i on opowiadał historię i oni go słuchali, potem oni przekazywali tą historię i to po prostu... To jest coś, co jest w nas i my potem robiąc filmy, ktoś inny je ogląda i też przekazuje komuś inną historię. Często się inspiruje. Jak się zobaczy taki Odyseja filmowa Marka Cusinsa, to się zobaczy, że tak naprawdę na te 100 lat kina robi się cały czas prawie te same filmy. I potem na przykład oglądacie i widzicie, że Bresson zrobił na przykład ujęcie, które potem powtarza Martin Scorsese, nie? I to jest wszystko piękne. Andrzej Wajda też mówił, że trzeba kraść, ale po prostu umiejętnie. Więc to jest piękne, że my się sobą inspirujemy. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że teraz już nie da się zrobić czegoś, co naprawdę zrobicie zupełnie jakieś nową, czego nie było. Nie, to jest bardzo trudne oczywiście. Szacun, jeśli wam się coś uda, nie? To bardziej być może chodzi w tym świecie wirtualnym, czy gier, ale
wszędzie, nawet tam, jak widzimy po tych historiach teraz Sadkowskiego i tak dalej, jak to się wszystko sprzeduje, to jest pewnego rodzaju jakby archetypiczność. Tak jak mówię, to jest właśnie ta historia. Jest pan D, który walczy sam ze sobą i ze swoją głową. To jest rozum i jest jego jakby ktoś, kto się ja czegoś potrzebuję od niego, on czegoś potrzebuje ode mnie i my sobie to nawzajem jakby dajemy. I wydaje mi się, że coś, czego nie mamy, nie? I to jest piękne, że ludzie się spotykają i jakby od siebie czerpią nawzajem. No i to, wydaje mi się, wydarzyło się w tych postaciach i w tym filmie. Wydaje mi się, że Filak coś zrozumiał podczas tej podróży i podczas tego spotkania. I pan D też coś wyniósł z tego. Wydaje mi się, film też o wolności właśnie gdzieś właśnie, jest w taka, dużej mierze. Jest taka ładna scena, może to będzie zabrzmi paradoksalnie, ale z panią Magdą rozmawiałem telefonicznie. Jest rola mistrza i ucznia, prawda? Przed chwilą to powiedziałeś, że chcesz. Ale pani Magda robiła scenografię do Nikifora i tam opowiadałem, że zapamiętałem taką scenę, kiedy Nikifor mówi do Włosińskiego: nie umiesz malować. I to jest wstrząsające. To jest mniej więcej ta sama figura, żeby powiedzieć o archetypiczności. Nie umiesz malować, ale nie zostawia go z tym zdaniem, tylko mówi: ale ja cię nauczę. I ta powtarzalność jest wzruszająca i pouczająca i zachęcająca do tego, żeby wstawać i rano i spróbować, to ładne twoje leżenie i mówienie, no przeczekam, znaczy twojej postaci, nie ciebie, Pawle, no, ale to też każdego z nas, przeczekam, to są może nie najlepsze czasy, ale przyjdą, daj mi tylko losie, żeby mnie nie zniszczyła, jest już miałkość prostych ludzi czy przyjaciół, już nie pamiętam, coś takiego jest, ale tam jest ładne, Sebastian, sformułowanie, kiedy ty mówisz: na szczęście, ładna puenta sceny, na szczęście nie umiem pisać. I nie mam talentu do pisania. Nie mam talentu do pisania. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że przyznanie się do czegoś takiego już jest jakoś, no nie wiem, wygraną, no bo my często nie potrafimy się przyznać w ogóle do swoich słabości, ale no, on się przyznaje do tego, że nie... Po prostu no nie ma tego talentu do pisania i coś przez to też rozumie. Ale rozumiem, nie tylko, że nie ma talentu do pisania, tylko do donoszenia. Też, tak, bo to jest jedno z drugim. No i dostaje, mi się wydaje, największym giftem w post jakby dla Filaka, to jest pokazanie przez pana te, czym jest wolność, nie? I ta piękna jakby sytuacja, gdzie on idzie słuchać jakby jazzu. Nie wie w ogóle, z czym to się je, tak naprawdę, ale no właśnie to, co mówię, muzyka i takie rzeczy czasami jakieś wizualne, no na nas czasami oddziałują tak, że my nie wiemy, ale coś się z nami dzieje, nie? Nagle pojawiają się łzy, czy to, nie wiesz dlaczego, bo że nie ogarniasz tego rozumem i wydaje mi się, że to jest taki wielki gift jakby od pana dla Filaka, że on mu pokazał coś, z czego on sobie w ogóle nigdy nie zdawał sprawy, nie? Przez to mógł się przyznać do czegoś innego i to jest właśnie coś takiego, tak na siebie jakby działamy i wpływamy ludzko. Nie wiem na ile uczestniczycie w takich rozmowach, ja już należę do pokolenia starszego, mam prawie 50 i wydawało mi się, że mój argument, że wy młodzieży żyjecie w lepszych czasach, jest tak namacalne i tak doświadczalne, tak oczywiste, a oni mówią nie, że te czasy 10, 15, 20 lat temu były dużo, dużo prostsze. Być może ten film też jakoś tam wyjaśnia, że każde czasy są trudne, prawda? To trochę jest o tym opowieść. Marysiu, ty jesteś najmłodsza z naszej trójki, czyli Pawła i z twojej i mojej. Jak ty się przygotowałeś do roli uczennicy? Co było archetypem dla ciebie? Pygmalion i Galareta. To znaczy tak, 2 lata rozmów telefonicznych z reżyserem, no właśnie, codziennie. Się rozmowy telefoniczne. Czy poszły pozdrowienia z Marcina? Były, tak? Marcin dzwonił w trakcie filmu i pytał się, jak jest. Ja mówię, skończymy, to ci opowiem, ale może to jest taki moment, żeby Marcinowi może podziękować Krzysztofowiczowi za film, co? To są oklaski może takiego. Tak, to
telefonicznie prześlesz Marysię. Także dużo było rozmów. Nie było zbyt wielu prób, ale to właśnie tutaj już trochę powiedzieli panowie, że nie polegało to właśnie na tym, żeby wejść, coś zagrać, tylko myślę, że najwięcej nam dało to, że my się zdążyliśmy poznać i po prostu gdzieś jak już się zaczęły zdjęcia, to my... No właśnie ciężko to jest mówić o graniu, coś takiego fajnego się tam wydarzyło po prostu. No i próbowaliśmy znaleźć taki, żeby ta dziewczyna była w takim momencie pomiędzy byciem dziewczyną właśnie a kobietą. Gdzieś to jest bardzo krótki okres czasu, ale przy tym panu te się zmienia jakoś tak... Dojrzewa. No i próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taka miłość jest możliwa, czy niemożliwa. No, nie wiem, czy to właściwie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale może przynajmniej się można nad tym zastanowić. No i też mogę powiedzieć to, co powiedział tutaj Sebastian, teraz nie słuchaj, że gdyby nie Paweł, no to nie wiem, co by było, dlatego że tak się czasem zastanawiam, co by było, gdybym musiała zagrać z kimś, na przykład kogo nie lubię, albo z kim nie ma takiego połączenia. Czy to by było zupełnie inne? Trzeba było dużo więcej zagrać na pewno. Napracować się. Tak. Bo sceny są momentami odważne, ale bardzo ładne. Dziękuję. Ja się cieszę. Ja cieszę się, że nie uciekamy od takich scen. One są istotne, wpisane w nasze życie i trzeba o nich mówić. Jeśli są podane tak dyskretnie i subtelnie jak wasze, to jak najbardziej jestem za tym. Ja jeszcze, jeżeli mogę, jest coś bardzo istotnego a propos właśnie Marcina. Przy każdej okazji mu dziękuję za to, że mogliśmy w ten sos wskoczyć. I a propos tego sosu, to jest coś takiego, że moim skromnym zdaniem ten film jest spójny. To nie jest częsta rzecz, że każdy miał swoją temperaturę, każdy inną, ale ta treść była jakby spójna. Tam wszystko pasowało. I to zarówno kostium, scenografia, muzyka, my, wszystkie elementy, które się składają na film, tak mi się wydaje, może zwariowałem i nie mam dystansu, ale to wszystko jakoś się połączyło fajnie. Tak. To właśnie z panią Magdą też rozmawialiśmy telefonicznie, to Pawle, żeby nie było, że tutaj was kokietuję, ale właśnie dokładnie użyłem tego sformułowania spójne, że scenografia nie wychodzi przed aktorów, aktorzy są, współgrają ze scenografią, wszystko, tak, montaż, oświetlenie, tak, oczywiście. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne w filmie, tak powinno być, żeby to była harmonia tego obrazu, który w końcu powstał. Ja jeszcze chcę bardzo, bardzo podziękować panom, którzy tak przed chwilą chwalili scenografię, ponieważ no, nieczęsto się to zdarza, że dostajemy my w naszym zawodzie taką informację zwrotną od osób, z którymi pracujemy. No wiadomo, no, coś się przygotowuje, bo to jest potrzebne. Zaczynają się zdjęcia, jest praca. No, ma być to porządnie, dobrze zrobione, ma służyć filmowi. Natomiast tyle pochwał, no dziękuję bardzo. Specjalnie dzisiaj dla pani. Proszę państwa, może ktoś chciał zadać pytanie lub wyrazić opinię, to jest ten moment. Proszę bardzo, proszę śmiało. Proszę powiedzieć imię, nazwisko, z jakiej szkoły pan. Proszę. To ja, panie Arturze, Iwona Kulesza, która miała babcię wolską. Aha. Gratuluję. Ja właściwie mam pytanie do reżysera. Jak udało się ściągnąć na plan takie osobistości? Przecież my w tym filmie to widzimy plejadę polskich aktorów, ale jeszcze i pan Kutz tam jest, nie mówiąc o panu Balcerowiczu, nie mówiąc o Urbaniaku, Nowicki i w takich rolach, gdzie dźwigali pełne role, a tu na przykład pan Nowicki przez nie wiem czy minutę, dwie
jest na planie i jak to udało się reżyserowi. A druga moja takie wspomnienie w latach 70. na początku, kiedy udało mi się dorwać książkę o tamtych czasach Złego. Czytałam pod ławką w szkole i z każdą stroną narastała moja frustracja. Nie wiedziałam, dlaczego ta książka jest zakazana. Przecież tam nic nie ma w tej książce takiego, co by ją skazywało na niebyt. No i no, musiało upłynąć trochę czasu, ustrój się musiał zmienić, żeby do mnie dotarło ta cała prawda, dlaczego nie pozwolono pisać w taki sposób o tych czasach. Dziękujemy bardzo. Albo może proszę trzymać, to będziemy podawać. Może ktoś się podejmie odpowiedzi za reżyser. Jak to się, słowem, chodzi o umowy. Ja akurat od kogo to usłyszałem tę informację. Teraz już nie pamiętam. Nie. Czy od Jarka z typy, który jest czy od naszego producenta Jarka Bolińskiego, który mówił tak. Od niego dosłyszałem, że, bo on Marcina zna no, sporo czasu, oni się znają chyba z 15, jak nie więcej lat, jeszcze jak Marcin robił pierwszą, był małym chłopcem, robił etiudy i Jarek to też tam jakoś produkował i dawno, dawno temu jeszcze w szkole. I Jarek powiedział, że Marcin ma taką niesamowitą jakąś zdolność do namówienia ludzi do pracy. Tak, do niemożliwego, nie? Że jak on sobie coś wymyśli, to on postawi na tym, żeby tak po prostu było. No wiadomo, że są różne przesunięcia, ale ma coś takiego, że potrafi jakby namówić ludzi do pracy ze sobą, ale to też, bo to moim zdaniem to nie jest tylko to. Chodzi o to, że on ma jakby propozycję dla tych ludzi. Propozycję, bardzo dobrą propozycję w postaci na przykład właśnie tego scenariusza. I to jest w ogóle świetne, że moim zdaniem aktorzy, no możemy sobie powiedzieć, oglądają Państwo polskie filmy też bardzo dużo i tych naprawdę bardzo dobrych scenariuszy jest jak troszkę czasami na lekarstwo. No teraz jest coraz lepiej. Tych lekarz też nie ma za dużo. Tak. I wydaje mi się, że to jest to, że to jest przede wszystkim trzeba pogratulować panu Andrzejowi Gołdzie i Marcinowi Krzyształowiczowi, że ten scenariusz taki właśnie jest, dobry. I że tam my nie zmienialiśmy prawie żadnych zdań, nic, bo często się przychodzi na plan i się wymyśla dialogi razem z aktorami. To jest dramat. Nieskromnie powiem, powinniśmy mieć za to tam płacone. Żart, ale tak jest po prostu, że coś po prostu nie leży w ustach i zastanawiam się, kto to w ogóle pisał, nie? A ktoś jednak za to bierze pieniądze, a potem ty musisz najpierw godzinę poświęcić na to, żeby przepisać scenę. Ja mówię, to się w różnych miejscach zdarza. Większość to nie jest w serialach, ale i to specyficznych. Nieważne. Chodzi o to, że tutaj było wszystko świetnie napisane, my tutaj prawie nic nie zmienialiśmy. Marcin dokładnie wiedział, czego chce, dokładnie wiedział, jak chce zrobić ten film. I wydaje mi się, że ci aktorzy właśnie zgodzili się po przeczytaniu tego scenariusza, żeby po prostu wziąć w tym udział. I nawet, mówię, w takich mniejszych jakby rolach, prawda? Tu przekazuję mikrofon dalej. Przepraszam, bo ja muszę się tutaj też wtrącić. Co do Marcina, to on ma też taką żarliwość straszną w sobie i to jest człowiek, jak się z nim rozmawia, to wiadomo, że on jest przekonany do tego, co mówi i ma argumenty nie do odrzucenia. No może nie jest to końska głowa pod kołdrą, ale w każdym razie umie umotywować prośbę, z którą się do ciebie zgłasza. Natomiast, żeby jeszcze dodać, to w odpowiedzi pani, proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy wielcy aktorzy, którzy tutaj są właśnie na ekranie czasami minutę, czasami półtorej minuty, poza profesorem Balcerowiczem,
gdzie do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy on się zgodzi wystąpić w naszym filmie, oni wszyscy przyszli na miary kostiumów. Pan Nowicki specjalnie przyjechał z Krakowa, żeby mogła mu zrobić kostium, że jak już przyjedzie na zdjęcia, to wszystko będzie gotowe. Ale wszyscy też rozumieli powagę dzieła. Pan Kutz, no miałam dzięki temu przyjemność osobiście poznać pana Jacka Fedorowicza, który jest dla mnie w ogóle ikoną, ikoniczną postacią w naszej kulturze. I nagle wpada pan Jacek w stroju do biegania, bo mieszkał niedaleko od naszej garderoby. I mój szok polegał, wiecie na czym? Że on przestał w życiu prywatnym nosić okulary. Możecie sobie wyobrazić Fedorowicza bez okularów? Ja mówię, co się stało, panie Jacku? On mówi, no wreszcie sobie zrobiłem tę cholerną operację i nie muszę nosić okularów. Ja mówię, ale w moim filmie będzie pan nosił, bo inaczej nikt pana nie pozna. Proszę bardzo, ktoś chciał może jeszcze coś dodać? Proszę bardzo, mikrofon proszę podać do tyłu. Proszę powiedzieć. Ja mam jedno pytanie, bo tak, w całym filmie są drobiazgowo odtworzone realia lat 50. Natomiast ta kobieta, która się czołga przy lądzie, ma paznokcie pomalowane na sposób bardzo współczesny. I nie wiem, czy to była celowa wywrotowość. A, złotowłosa, że ma lakier na paznokcie. Znaczy, że ma pomalowane, no tak jak się współcześnie maluje, bo kiedyś malowano wszystkie paznokcie na jeden kolor całymi latami i dopiero od niedawna. Ja nie wiem, czy to jest ten sam, jeden bohater, jak rozumiem, jest to Bolesław Bierut po prostu, który doprowadza do wybuchu, nie doprowadza do wybuchu. Jeżeli można, to raczej jest tak, że właśnie Złotowłosa w tej całej historii jest uosabia Bolesława Bieruta, który ma śmiał jeden paznokieć. I dlatego ten jeden paznokieć, ta kobieta ma pomalowany na ciemny kolor, w czarno-białym filmie, żeby było widać, prawda, na bohater, który udaje kobietę, no żeby to było jasne, że to jest ta sama osoba, że musi być jakiś znak, że to jest ten sam człowiek, ta sama postać, nie człowiek. I tak jest sygnet i jest właśnie ten siny paznokieć i ten siny paznokieć jest również widoczny na portrecie, który używamy w filmie. A propos Bieruta, to też proponuję teraz oklaski dla pana Bończaka. Chciałby bardzo być, ale jest na zdjęciach. Przekażemy mu te oklaski i pozdrowienia. No, bardzo ładna scena w toalecie, która przejdzie do historii. Ona jest bardzo inspirująca dla nauczycieli. Ja kiedy zaczynam rozmawiać o panu Tadeuszu, zawsze opowiadam, że Adam Mickiewicz musiał palić trawę, żeby coś takiego napisać. I okazało się, że źródła podają, że jest to możliwe, że mógł mieszkać w okolicach, gdzie podawano opium. Więc to już mu pomagało. Więc jakie źródła znajdujemy znowu archetypiczne w waszym filmie? Sebastian, coś chcesz? Nie, ja chciałem zadać pytanie. Proszę. Młodzieży właśnie. Bo mnie ciekawi w dobie takiego natłoku informacji internetu. No internetu to już dawno temu się zaczął internet, ale chodzi mi o wszystkie Instagramy, o wszystkie TikToki. Do TikToka akurat nie zaglądałem, ale chodzi mi o to, jak gdyby... Tindery, wszystkie inne rzeczy. Nie, chodzi mi o tą krótką, rozumiecie, krótką formę filmową, prawda? Czy was taka forma opowiadania takiego spokojnego nie męczy po prostu? Bo ja na przykład, no dla mnie w dzisiejszych czasach, jak ja mam taki natłok informacji, jak na przykład zauważyłem, że w ciągu dnia skroluję rzeczy, to ja po prostu wieczorem nic z tego nie pamiętam, ale może ja już jestem stary, moja jakby pamięć już jest słaba, ale chodzi mi o to, że jesteśmy tak naładowani natłokiem jakby bodźców, jesteśmy przebodźcowani, że pytanie, czy po prostu
podam taki krótki przykład, że kiedyś z kolegami pojechaliśmy kręcić jakąś reklamę do, to było do Norwegii. I tak jak było cały czas coś za oknem, to siedzieliśmy piątkę w busie i było tak i każdy z każdym gadał. I wjechaliśmy, bo po dwóch stronach był tylko śnieg, nie? I nie było nic, i była prosta droga. I po pięciu minutach wszyscy zasnęli, bo nie mieliśmy bodźców po prostu. Więc pytanie trochę jest moje, jak wam się ogląda, szczerze odpowiedzcie, tak, po prostu taki film, bo wydaje mi się, że no wy jesteście już trochę pokoleniem, który jest wychowany na tej krótkiej formie, że nawet trailer minutowy już was za bardzo nie, jak gdyby, no wszyscy youtuberzy i tak dalej, tam musi być bam, bam, cięcie, jumpka, takie cięcie jumpkatowe, prawda? Tutaj mamy trochę długie ujęcia, mamy inny styl po prostu opowiadania. Ja ostatnio chciałem powiedzieć też, że oglądałem z Timothy Chalamet, taki, nie wiem jak się go wymawia, ale świetny aktor, widziałem teraz na Netflixie Król. Zobaczcie sobie to też, to jest pięknie opowiadane, naprawdę, w takim spokoju. Kurczę, mi brakuje takich rzeczy. Ja właśnie, że to jest coś takiego, że z tym kinem można po prostu, i to nie o to chodzi, że akurat to zrobię, ale pobyć, bo ja dopiero bez dystansu zacząłem go oglądać i też... I kurczę, patrzę, mówię, faktycznie, to jest zupełnie inny sposób opowiadania, który na dzisiejsze czasy trochę się nie sprzedaje. Jeszcze dodam, to jest film typowo kinowy, to znaczy, że trzeba zostać samemu, nawet jeśli w tłumie, to jednak nie z telewizorem, nie rozproszony światłami, ale w ciemności, mimo że to jest czarno-biały film, to w kinie się po prostu ogląda wyśmienicie. Ale pytanie było do was. Proszę bardzo, śpiący królewiczowie i królewne, jeśli takowież chcą. Czy ktoś by chciał to, ja podejdę z mikrofonem. Sebastian, sam dzisiaj jubilat. Co by chciał powiedzieć? To tak w szkole nie działa, ale proszę bardzo. Sebastian, zobacz. Ja nie chciałbym. Na szczęście byliśmy przygotowani na to pytanie. Żebyś się poczuła tak jak wywoływanie do odpowiedzi, bo ja też... Ale pamiętaj, że możesz dostać jedynkę. Nie stresuję się tym specjalnie. Dobrze. W takim razie w odpowiedzi na pytanie, czy nas młodzieży nudzi forma długiego opowiadania w kinematografii. Ja osobiście uważam, że to wcale nie jest nudny sposób przedstawienia historii, ponieważ jestem w stanie się skupić na detalach i to samo jest z książkami. Ale generalnie zawsze skupiam uwagę na muzyce i na tych detalach w takim filmie, który faktycznie powoli przedstawia tą akcję. I no, w skrócie mogę powiedzieć, że raczej nie przeszkadza nam to i nie jesteśmy wyłącznie nastawieni na takie skrótowce w każdej formie przekazu informacji. Sebastianie, po prostu powtarzasz jakieś takie... Dziękuję bardzo. Ja nie robię, że to była indywidualna odpowiedź. Na ale nie, w imieniu grupy. Absolutnie, czuję to. Ale gdyby ktoś chciał polemizować i powiedzieć, że nie, że ktoś przystał, to proszę... Proszę śmiało. Ja powiem Państwu, że trzeba na filmach przysypiać, żeby się potem zawstydzić, że coś nie zauważyłem, że czego... Po drugie, proszę Państwa, też jako nauczyciel muszę, musicie Państwo powiedzieć sami uczciwie, nie rozumiem czegoś w filmie. Nie zgadzam się, nie przyjmuję. Dla mnie to też jest za długie, za krótkie. Ja się ostatnio pokłóciłem z nauczycielem. Jak mogłeś wziąć ich na Jokera, nie robiąc wstępu? Ale przepraszam, Arturze, ja tylko chciałem powiedzieć tyle. Ja też nie wiem, czym są lalki dla dorosłych. No. Ale mało reżyser nie wiedział. Reżyser nie wie. Tak. I to jest otwarte właśnie. Jest pytania, proszę bardzo. Tak, tak. Dzień dobry, mam na imię Kinga Korbut. Ja mam w sumie do tego jeszcze pytania jeszcze swoją odpowiedź. Dobre. Śmiało. Troszeczkę nie rozumiem, o co chodzi w tym filmie. Jakby były powtarzające się sceny. I chciałabym się właśnie zapytać, że no jakby po co były te przedstawione jeszcze raz sceny, jakby co to miało oznaczać. Ale sceny te z maskami, czy na przykład, bo nie wiem, które sceny się powtarzają. Bo scena na przykład pana te z uczennicą powtarzają się trzykrotnie. No, właśnie tak trochę też o to chodzi, ale że no, że po prostu, nie wiem, że też była taka scena, że no, pan te, która? Właśnie teraz chcę powiedzieć. Był pan T i on właśnie szedł tą drogą i jechała pani z tym samochodem.
w tym samochodzie. I ja właśnie mam pytanie, że dlaczego dwa razy czy trzy nawet się powtórzyła ta sama scena? Tak? To nie są zawsze te same sceny, to jest ten sam samochód i ta sama postać, ale ona jest zupełnie w innym kontekście pokazywana, jak rozumiem, prawda? Że na przykład ten pan w kaloszu, tak? Że za oknem, tak? Powtarza się. Bo tam się powtarza na przykład. No, nie do końca. Znaczy, to nie są te same sceny. Jak masz na imię, powiedz? Kinga. Kinga tam. Chyba scena jest na pewno ta sama, jeżeli chodzi o wyjście pana też z walizką. Jest zdecydowanie ta sama scena. No ja myślę, że kwestia jest bardzo prosta. Nie mieliśmy budżetu. Ja w ogóle tego nie zauważyłem. Nie żartuję, ale... Nie. To oczywiście... Jest to pytanie oczywiście do Marcina, to jest jego zabieg w kinie, oczywiście znany od 100 lat, że się powtarza pewne sekwencje. No pewnie do duszenia tematu, tak. Trudno powiedzieć. Do ciśnięcia, tak. To mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Pani Magdo. Po prostu ten film jest jakby podzielony na trzy części w pewnym sensie, bo jesteśmy w głowie naszego bohatera i później jest czas rzeczywisty i opowieść cofnięta w czasie. Czyli dopiero od drugiego wejścia pana T z walizką jesteśmy w czasie rzeczywistym, który biegnie do przodu. A wszystko, co się dzieje wcześniej, po pierwszym oddaniu walizki, jest jakby cofa nas do tyłu. To jest bardzo prosty zabieg, więc może pani właśnie przysnęła i dlatego tego nie zauważyła. Nie, pani nie przysnęła, bo ja siedziałam obok. Natomiast to jest też taki dobry moment, to też dorosłym muszę zwrócić uwagę, przepraszam, muszę to powiedzieć, że jeśli nam się wydaje, że my wiemy, to nie oznacza, że wszyscy wiemy. I po to jest, żebyśmy wytłumaczyli. To dziękuję, że ale być może, słuchajcie, może sprawa jest bardzo prosta, że to jest błąd po prostu, jeżeli... Że potem w odbiorze nie jest zrozumiałe. Jeżeli coś jest niejasne, to znaczy, że tutaj zawinił pewnie pan reżyser, no, który nie jest Bogiem, ale no, powinien może być. Nie, może jednak źle zrozumiałam, no, każdemu się może zdarzyć. Nie. Mi się wydaje, że po prostu pewien rodzaj przeoczenia. Chciałem tylko powiedzieć, nie ma źle zrozumiała. Tak. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. My dajemy, to jest przepiękne, że można pokazać film. Tak. I tyle, ile osób was tutaj siedzi. Tyle może powiedzieć historii. Ile osób obejrzy ten film, tak. Każdy będzie miał jakąś swoją interpretację tego, bo każdy ma inne przeżycia. Sebastian, do mikrofonu. Chciałem powiedzieć, że każdy co innego przeżył, co innego widział i to jest właśnie piękne. I tak samo jeśli chodzi o te lalki dla dorosłych, bo my często chcemy, żeby wszystko nam wytłumaczono. I mi się to podoba właśnie u Marcina też, że on mówi, ja wiem, że coś musi być w filmie, ale ja nie wiem też do końca dlaczego. Tak. I to jest też świadomy jakiś jakby wybór czegoś, że czasami coś rozumiemy podskórnie i czasami jest na tyle otwarta sytuacja, że każdy z nas może sobie coś wpisać. Że koniecznie musi 2 plus 2 równać się zawsze 4. Mimo, że w scenariuszu powtarzał, że walczono o każdy przecinek, więc to jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony nie przeceniajcie interpretacji, znaczy nie oczekujcie interpretacji tego, co pokazałem ode mnie samego, prawda? Bo też nie wiem, co chciałem powiedzieć. On używa takiego sformułowania. Mi się jeszcze wydaje coś takiego, że mamy różne konwencje, prawda? I mamy kino artystyczne i mamy różne, mówię w znaczeniu kino gatunkowe i tak dalej. Każdy coś nam proponuje i ma pewne jakby żelazne zasady gatunku, to musimy sobie powiedzieć, prawda? No to jest jakby, to jest gdzieś, umówmy się, no kino jakby autorskie i chodzi też o to, że tak naprawdę, no jak idziemy na horror, na komedię, to my mniej więcej wiemy, co się wydarzy. No. Jednak w tym kinie autorskim jakby reżyserzy bawią się często formą, no i różnymi innymi rzeczami, jakby czasami bawią się nawet samym sobą, nie? Więc to jest jakby i z widzem. Proszę bardzo, no. Pani powiedziała, to tylko na chwilkę, jeśli ktoś jeszcze chciał coś dodać, ktoś inny, to proszę bardzo. Proszę. Tak. Ja bym się chciała subtelnie odnieść do tego krótkiego klipu, który był przed filmem.
Mianowicie, to był klip reżysera, prawda? Tak. Pan reżyser właśnie powiedział, że poza przeklinaniem w filmie będą również przedstawione pewne wartości, dlatego film się nadaje najbardziej dla młodzieży. Ja bym się chciała tak subtelnie zapytać, o jakie wartości konkretnie chodziło? Ja jeśli mogę, szybko powiem. Mianowicie, ja oglądałem ten film 3 razy, za każdym razem widzę coś innego. I jeśli miałbym coś znaleźć dla siebie, bo przecież nauczyciel, czy kiniarz, tak jak ja, siedzący, no akurat te dwie role jakby spełniam. Przyglądam się 4 postaciom, które są dość istotne. Osoby, która sprawuje władzę, dziewczyny, która chce się czegoś nauczyć, a może idzie po najprostszej linii oporu, a być może nie, właśnie się zadaje pytanie, że jest to możliwa figura. Jest wybitny pisarz, który musi się zmierzyć z epoką, w której mieszka, żyje, w której ma opór. Jest filak, który ma wszystko, a nie ma talentu do pisania akurat. I też się musi jakoś odnaleźć w tych czasach. I teraz pytanie, czy te czasy są powtarzalne, czy one są rytmiczne, czy te postacie są sinusoidalne, czy ja znajduję je w sobie, czy one są wokół mnie. Więc jeśli odpowiadać na takie wartości, mówię to nie jako nauczyciel teraz, tylko mówię jako człowiek. No wychodząc, zastanawiam się, czy te postaci są wokół mnie, jakie jest duże prawdopodobieństwo i czy właściwie ten film opowiada o mnie trochę samym i o tej rzeczywistości, która jest, mimo że dotyczy lat 50. I wydaje mi się, że ten film spełnia moje oczekiwania. Dlatego też odpowiadam, jak masz na imię, to powiedz? Weroniko. Weroniko. Dlatego ja uparłem się w Biurze Edukacji i u dystrybutora, że to jest absolutnie edukacyjny film, cokolwiek oznacza słowo edukacja. Czyli wyniesie wartości poznawcze choćby. Faktograficzne, estetyczne, emocjonalne. I one też przełamują takim zabawnym, bo to jest film dramatyczny, to forma jest dramatyczna, natomiast te gorzkie państwa role są przykute też w jakiś taki dowcipny, lekki sposób, że możemy co jakiś czas złapać oddech i powiedzieć, no może nie, no może na szczęście nie jest to przesłuchanie Bugajskiego, prawda? Że złapiemy ten oddech, chociaż spotkania na Ubecji nie są radosnymi spotkaniami, mimo że tam jest taki moment twój, że może być zabawnie, że też łapiemy oddech, ale mamy rodzaj przerażenia czasami, w których musimy się zmierzyć. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w czasach, które są przerażające, czy my mamy oddech i właściwie nic nas nie dotykają te rzeczy, te sprawy, że te figury nas nie dotyczą. To jest dla mnie ciekawe. I jeden powie tak, to jest bardzo aktualny film, a drugi powie nie, to jest film historyczny, biograficzny, czy pseudobiograficzny, prawda? Który też jeden z wspólników mi powiedział, wiesz, ten film psuje opinię o literatach. No nie? No właśnie, a ja mówię, no wiesz, nie wiesz, że to było gorzej, to było jeszcze gorzej. Okej, nie wiem, czy ci, Weronika, powiedziałem we właściwy sposób i w oczekiwany, ale... I Sebastian, jeszcze jedną rzecz, chcę cię uspokoić, że my nauczyciele popełniamy pewien błąd, mianowicie nie wierzymy w... I to nie jest kokieteria wobec młodych ludzi. Robimy to samo na spotkaniach literackich, w kinach. Tadeusz Rolkę teraz właśnie a propos tych zdjęć i tak dalej, tych czarno-białych. Może pokażemy tylko 5 zdjęć. Może pokażemy tylko fragment filmu. Może przeczytamy 3 minuty książki. Paweł wie przecież, że pracowałem w księgarni, gdzie myśmy nie, tam się poznaliśmy. Gdzie nigdy nie odpuszczam, nigdy, żeby czytać 5 minut, 7, 10, 15, kiedy się wszystko uspokaja, kiedy wszystko jakby to, co nieistotne, opada, a zaczynają pracować rzeczy, które są dla nas
jakby odkrywcze. I my zaczynamy wchodzić w historię książki, historię filmów, historię zdjęć, które oglądamy. Tadeusz Rolka mówi, ja mówię, pokażmy 100 zdjęć, nie tam 5 najważniejszych, 100 pokażmy. Niech będą, ale powoli, niech się to sączy. Zróbmy to 3 godziny. Gdzie się spieszymy? Do czego się spieszymy? No nie? I wydaje mi się, że w ten moment, kiedy łapiemy, że zostawiamy te telefony, zostawiamy, bo dorośli też się nie przyznają, że też się spieszą. Przecież państwo też chcecie iść na obiad, już nie chcecie słuchać tego, co mówię, no nie? I tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, jak nie przegadamy, nie powiemy, nie przeczytamy, nie pokażemy, to rzeczywiście będziemy bardzo powierzchowni i będziemy się bardzo łatwo usprawiedliwiać. Natomiast ten film rzeczywiście służy do tego, żeby trochę medytować obraz i historię tych czworga, pięciorga ludzi, którzy są w tej i naprawdę w to wierzę. Sorry za długość wypowiedzi, ale zostałem sprowokowany. Dobra. Czy coś jeszcze ktoś chciał pani na koniec powiedzieć? Może to jeszcze pani, proszę bardzo, i będziemy powoli kończyć. Dzień dobry, ja chciałam zapytać, czy w ten archetyp intelektualisty, pisarza ktoś poza Tyrmandem jeszcze wchodził, no bo to jest bardzo wyraźny rys, były kontrowersje, wszyscy je znają, więc nie będę tego dotykać, no bo tam zdaje się oprawa z mafią Tyrmandem poszło, ale czy tutaj, tworząc archetyp, pewnie będą to wiedziały osoby, które się wcielały w rolę około Tyrmanda, czy chociażby Paweł Wilczak, ale też pani, czy było takie tło w pracy nad postaciami? Przede wszystkim to jest tak, że całe to zamieszanie wokół Tyrmanda wyniknęło, króciutko tylko to powiem, wiele lat temu był napisany scenariusz pod tytułem Dziennik 54 przez tego samego autora. Ten scenariusz został absolutnie przerobiony na zupełnie co innego, ponieważ nie było możliwości zrealizowania tamtego pomysłu. I stąd powstała jakaś taka kula śniegowa medialna, że to jest ten sam autor, jest podobna historia, więc to jest film o Tyrmandzie. To jest jakby stąd się zaczęły całe problemy. Potem ktoś komuś powiedział, że ktoś kogoś widział i ktoś kogoś słyszał i to jest film o Tyrmandzie. Nie, to nie jest film o Tyrmandzie. To jest film o takiej historii ludzi, którzy absolutnie dotykali tych samych przeżyć, sytuacji i zjawisk, które miały miejsce w tych koszmarnych latach 50. Dotyczy to Andrzejewskiego, dotyczy to pewnie wiele osób nie tylko związanych z literaturą, ale także z wszelkiego rodzaju działalnością kreatywną, ale też nie tylko, bo i naukowców i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że to zostało przeniesione na taki grunt, bym powiedział, literacki, no to jest chyba jakby tylko wrażliwość reżysera i scenarzysty, że tak sobie to wymyślili. Natomiast całe to zamieszanie polegało na tym, że ktoś komuś powiedział, że ktoś kiedyś napisał scenariusz, który miał być o Tyrmandzie i stąd się zaczęła cała ta lawina. I potem każdy widział w tym i Tyrmanda, i jego życiorys, co jest nieprawdą, bo dziennik nie jest materiałem ani filmowym, ani literackim, tylko jest zapisem pewnych wydarzeń, pewnych sytuacji, jego przeżyć. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. A cytaty w tym filmie znajdziemy i Herberta, i Herberta, dokładnie. I Lema jest tak. Też cytat. A propos tylko, przepraszam, na sekundę, wyciągnąłem po chamsku telefon, przepraszam państwa, ale bo jeden z moich kolegów właśnie powiedział mi, przeczytaj sobie Wylęknionego bluźnierce Tuwima. Bo mówi mi się, jakby kojarzy o tym, nawet tak. nie słyszał o tym, jakby, że to było, że to jest gdzieś właśnie związane z Tyrmandem. I jemu to na przykład przyszło na myśl. Mamy Mrożka, chciałbym powiedzieć jedno zdanie. Marcin powiedział, jak pamiętam, zaczynaliśmy pracę nad tym filmem, on mówi, ja chcę zrobić film Stanki o nas. O artystach, którzy się mierzą czasami, znaczy mierzą się z samym sobą, mierzą się z systemem, bo system, jaki jest teraz w Polsce, taki jest. I niektórzy dostają pieniądze na film, a niektórzy ich nie dostają i tak dalej. I to wszystko jest uniwersalne. Będziemy niedługo oglądać za tydzień sprawę Dreyfusa i wydaje się, że historia z przełomu XIX-XX wieku jest najbardziej aktualna. Można być oskarżonym o rzeczy niesłuszne i można się zawieść i
właściwie na nikim nie polegać, albo okazuje się, że jeden tylko z bohaterów staje się prawdziwym w swoim człowieczeństwie, więc o tym też jest film państwa, że właściwie nawet tam pada słowo prawda, my pytamy się o prawdę, czy jestem prawdziwy, czy jestem człowiekiem wolnym. To jest bardzo, bardzo ciekawe i trudny temat, no dlatego nie ma rzeczy łatwych, muszą tak być opowiadane rzeczy trudne, my musimy się z tym zmierzyć, musimy powiedzieć, że czasami nie rozumiem, jeszcze raz powiem Państwu, że nie wiem, nie rozumiem. Ja pamiętam jako uczeń, to myślałem, że Was naciągnę na to, przyjechał Łomnicki, do mojej szkoły. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, ja chciałem grać w piłkę nożną, ale jak on wyszedł i powiedział kilka rzeczy prawdziwych, wydawało mi się, że twórca to jest ktoś, kto mnie interesuje. Mam nadzieję, że my robimy nieustannie jako nauczyciele takie eksperymenty, że zmuszamy trochę uczniów do tego, żeby pokazać pewne rzeczy, żeby zmienić najpierw siebie, a potem może spróbować zmieniać jakąś jedną, dwie, pół osoby, ćwierć osoby, a nie całe tłumy. Nie wierzmy w to. I jeśli Państwo dzisiaj się zgodziliście, żeby być na tym, bo chciałem dosadnie powiedzieć, ale się opanowałem, moja babunia mówi, pamiętaj, że tylko łatwe rzeczy, to tam z tym płynącymi odchodami ze statkiem, no nie? Że to tylko one płyną, a trudne są pod prąd zawsze. I dzisiaj ten film trochę jest pod prąd i trochę nie w takiej estetyce, jakbyśmy oczekiwali. Nie w tym tempie, jak Sebastian mówi, a mimo wszystko myślę, że będziecie Państwo zaskoczeni, jak będziecie pokazywać to młodzieży, czy sami będziecie opowiadać, ile można odkryć w tym filmie. Jakoś tak mocno przeżywam ten film, bo raz, że zaczynamy tym filmem, mocno uderzamy, zaraz mamy Dreyfusa i kilka innych rzeczy, które są mocne i przejmujące i wierzmy we wrażliwość uczniów, bo ona jest dużo większa niż w nas dorosłych i ona nas czasami zawstydzać powinna. Pan tej twórcy, proszę Państwa. Natalia Wyrzyńska, oklaski. Marzena Cipon. Marysia Sobocińska. Sebastian Stankiewicz. Oklaski dla Ciebie. Lola i rola, która została nagrodzona w Gdyni, na festiwalu w Gdyni. I Paweł Wilczak. Chciałem dla Państwa przyjrzeć. Bardzo zostańcie książkę. Jeszcze zrobimy wspólnie zdjęcie, jeśli Państwo się zgodzą. Usiądźcie. Proszę, ja tylko chciałem tylko powiedzieć właśnie, że to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki mogłem kiedyśkolwiek w życiu dostać, bo jest to wasze DNA. Usiądźcie, proszę, zapraszam twórców do pierwszego rzędu, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie, jeśli Państwo się zgodzą. Usiądźcie jeszcze na chwilę, zapraszam do pierwszego rzędu. Sebastian, śpieszny, ładny. I ty psie. No i ten pies na koniec. Chodź, Maryk. O. Tak. Vincent. No są. Na cześć Cassela. Vincenta Cassela. Chociaż jak pokazywałem ostatnio Vincent Van Gogh, to ktoś skrzyczał w sali, jak ma na imię pies. Vincent. Mówię, ale śmieszne. I myślą, że jak jest pan ten, to ja daję na imię Paweł psu. Rozumiesz? Proszę Państwa, jeszcze raz podziękujcie bardzo.